been riding out of state, making money like my way. I don't think that I should dance. Siemaneczko, tu bonus BGC. Słuchajcie stałej audycji co tydzień. Pozdro 600. Pozdro 600, witamy się z Państwem w recytacji poezji czytanej. Tak, to już jest ten moment, kiedy zanurzymy się w wspaniałej melancholii, w którą wprowadził nas znany wytwórca melancholii, pan Piotr Witczak. Pozdrawiamy serdecznie, miejmy nadzieję, że pan Piotr nas słucha. Wielki człowiek, nie tylko ze względu na swą masę, ale ze względu na... na wszystko. Wartości, które przekazuje na swoich filmach. Można by rzec, że jest człowiekiem wartościowym. Raper Street Fighter, taki ma zwyczaj, jak mawiał kiedyś. Ale nie o tym, nie o tym w tym wejściu, drodzy Państwo. Teraz przyszedł czas na wspaniałą melancholię, na chwilę wzruszeń. Niby tekst jest naprawdę radosny, jednak my znajdziemy w nim drugie dno. Dno zupełnie inne. Oczywiście, mogę zapowiedzieć, że pojawia się w nim delikatnie alkohol, ale w alkoholu przecież można także topić smutki. Alkohol, nawiązując do Małego Księcia, może naprawdę sprawić człowiekowi wiele przykrości, wiele zmartwień. Tak było. Tak było. Nie przedłużając chyba już więcej. Grupa poetycka Maniek and Lemon. Urodziny. Dzisiaj mamy bal. Taki na 100 par urodziny. Maniek łapie pion. Ja wypiłem 100. Nie ma lipy. Setki pięknych pań dają usta nam. Jak maliny. W głowie kręci się orkiestra tnie. Urodziny. Na urodziny mamy piękne dziewczyny. Mamy wódkę i wino, aby lepiej się żyło. Na urodziny mamy piękne dziewczyny. Jest golonka i piwo, a nam w głowie się kiwo. Maniek, polej nam! Jutro będzie kac i co z tego? Chodzi o to, by bawić dobrze się na całego. Zobacz, wujek padł. Ciocia daje znak i wychodzi. Biba dalej trwa. Szampan, ty i ja... O to chodzi. Na urodziny. Mamy piękne dziewczyny. Mamy wódkę i wino, aby lepiej się żyło. Na urodziny. Mamy piękne dziewczyny. Jest golonka i piwo, a nam w głowie się kiwo. Na urodziny mamy piękne dziewczyny. Mamy wódkę i wino, aby lepiej się żyło. Na urodziny. Mamy piękne dziewczyny. Jest golonka i schab. Zaśpiewajmy 100 lat. Jesteśmy z powrotem. Stała audycja co tydzień zaprasza na interpretację wspaniałego utworu słowno-muzycznego. Właściwie w tym wypadku wyłącznie słowno. Maniek and Lemon. Co powiesz o tym? Cóż mogę powiedzieć, pan Maniek pojawi się jeszcze dzisiaj u nas, podejrzewam wielokrotnie w wejściach, ponieważ umówmy się, że druga godzina jest zwykle przeznaczona na recytację oraz na zespół Turbo Duży, a w tym wypadku pan Maniek jako dzisiejsza część, obecna wciąż część zespołu Turbo Duży, będzie się przenikał z nim doskonale, więc można powiedzieć, że dzisiejsza druga godzina jest w całości poświęcona panu Marianowi Litmanowi. Interpretacja. Dzisiaj mamy bal, taki na 100 par, urodziny. Ja widzę tu ewidentne nawiązanie... Do Marii Rodowicz? Też. Ja widzę bardziej, większe nawiązanie, bardziej trafne do utworu zespołu Wódka Szulera. Zdecydowanie. Wszyscy święci balują w niebie. Złoty sypie się kurz. A ja włóczę się... Oczywiście, złoty sypie się słek, a ja włóczę się znów bez ciebie. I do piekła mam tusz. Do truskulu. Ale to jest wspaniały follow-up. Dzisiaj mamy bal taki na 100 par urodziny. Może w tych trzech wersach nie widać nic specjalnego, ale mimo wszystko... Jest to wielkie nawiązanie, tak wielkie jak sam pan Marian Lichtman.
Ale Maryla Rodowicz też przeplata się tutaj. Mamy, oczywiście. Mamy bal, niech żyje bal, taki na 100 par. Urodziny, to jest jakby wpisane w te konwencje hedonizmu. Niech żyje bal. Oczywiście. Zwłaszcza, że umówmy się, że Maryla Rodowicz w swoim już słusznym wieku wiele tych urodzin miała okazję przeżyć. Dokładnie. Więc ma doświadczenie w tej kwestii. Wiele wiosen już ma na swoim koncie. Maniek łapie pion. Czyli niektórzy pracują... ktoś musi pracować, żeby bawić się mu ktoś. Maniek łapie pion. Oczywiście, bez pracy nie ma kołaczy. Maniek musi poziomicą bawić się. Oczywiście musi bawić się poziomicą, ponieważ może to jest, wiesz, to jest wielkie urodziny w domku na drzewie, tak jak to kiedyś było. I właśnie pan Maniek jest osobą, która sprawdza, czy ten domek na drzewie się nie zawali od tej bity. Czekaj. Bo pion to oznacza, że łapie się pion, a poziomicą poziom. Więc no, widzisz, coś tu jest nie tak. Coś nie tak. Czy pionem, no. Pion łapie się też... Pionicą. Pionicą, pionierem. Pionier, właśnie. Maniek jest pionierem. Jest pionierem. Party Music. Oczywiście pionierem Party Music i on właśnie jeździ na samochodach z oponaj marki Pionier, także to nie jest byle co. Widzę, że aż tak cię zatkało właśnie. Zatkało mnie. Ja wypiłem 100. Nie ma lipy. No nie ma lipy właśnie, kiedy pojawia się prawdziwy pionier, to już oczywiście, że nie ma lipy. Oczywiście, ale ja wypiłem 100. Co oznacza to 100? Nie mam pojęcia, co może oznaczać 100, natomiast wypił może za 100 osób, ponieważ jest aż takim pionierem. Tak, a nie ma lipy oznacza, że albo nie jest słabo, albo nie ma nalewki lipowej. Tak, ewentualnie ten domek na drzewie, na którym oni sobie bolują, no nie jest zbudowany na lipie. Bo tak, bo oni bawią ponieważ się... Ponieważ no, wiadomo, że gościu siądź pod tym liściem, a odpocznij sobie. Ktoś tak jąkał w słynnym wierszu Kochanowskiego? Znaczy właśnie pamiętam, że to był kiedyś jakiś taki dowcip właśnie z tym zjąkaniem się. Nie pamiętam całości, ale tak mi się od razu to skojarzyło. Więc w każdym razie pod lipą się siedzi raczej, a nie na lipie się bawi. No za chwilę do tego dojdziemy. Setki pięknych pań dają usta nam. No właśnie, mogłyby dawać na przykład, nie wiem, no mogłyby pieniądze. Dzielić, albo tortem się podzielić. Albo coś innego mogłyby dawać. No właśnie, wiele rzeczy można dać, wiadomo. Jak to mawiał słynny zespół Perfect, niewiele ci mogę dać, bo sam niewiele mam. Tutaj, jeżeli one dają usta, to może nie stać ich na wiele więcej. To dają takie podstawowe rzeczy. Ale to, tak jak ten wdowi grosz, czyli kobieta, która da co ma, chociaż ma niewiele, to się tym bardziej liczy. Dają usta nam, czyli jak maliny, przepraszam. Jak maliny dają, to znaczy, że maliny są słodkie, czy maliny są ważne, bo w sezonie poletnim, po jesiennym, maliny są drogie, więc dają naprawdę wiele. W głowie kręci się, a orkiestra tnie, to prawie jak orkiestra rżnie, jak muzyczka rżnie ino. Oczywiście. Urodziny. Urodziny to jest taki hashtag. Tak, no hashtag urodziny, no właśnie to jest, biorąc pod uwagę, z którego to roku jest ten 2015. Wspaniały treść poetycki. Ja myślałem już, że pan Maria Lichtman był pionierem hashtagów, ale jednak jeszcze chyba mimo wszystko nie, natomiast on jako pierwszy prowadził taki hashtag, aż tak przewijający się przez cały ten, to jest jedyny hashtag, który się przewija przez cały tekst. Zauważ też tę klamrę, dzisiaj mamy bal, urodziny. Na początku mamy bal, tutaj mamy urodziny, bardzo fajnie to jest spięte. Bardzo, cudownie, to jest bardzo dobry zabieg. Bardzo futurystycznie. Dokładnie, zresztą mieliśmy zwrócić na to uwagę z Piotrkiem i zwracamy na to uwagę w tym momencie, że ten wiersz wspaniale wygląda graficznie. Oczywiście. W myśl futuryzmu, niewątpliwie. Można by rzec, że on jest takim Barańczakiem dzisiejszych czasów nawet. Barańczakiem, Herbertem nawet bym powiedział. Adam Warzyk. Znaczy no Herbertem na pewno, ponieważ też korzysta z klasycznych wzorców. Klasyczny wzorzec nawet hedonizmu. Dokładnie. O którym wspomnieliśmy już wcześniej. Piękna sprawa. Naprawdę. Na urodziny, to już przechodzimy do refrenu. Na urodziny mamy piękne dziewczyny, mamy wódkę i wino, aby lepiej się żyło. Na urodziny mamy piękne dziewczyny, się powtarza dalej. Ale wiesz co, chodzi tutaj... ja chciałbym jednak zatrzymać się przy tym dwuwersie. Mamy wódkę i wino, aby lepiej się żyło. Czyli mają pewne smutki. Mają smutki, jak to śpiewał słynny zespół Lady Punk, to piłem smutki w butelce wódki. Obok Japończyk do lustra pił. I tutaj to nawiązanie też do tego utworu. Jest jakby między słowami ukryte. Oczywiście. Na urodziny mamy piękne dziewczyny, jest golonka, czyli pokazy piłkarskie. No właśnie, to jest nawiązanie do pana Krzysztofa Golonki. Pozdrawiamy serdecznie. I piwo, a nam w głowie się kiwo. No właśnie, kiwo się właśnie od tych może trików piłkarskich. Oni próbują naśladować pana Krzysztofa Golonkę, a nie są w stanie. Się kiwo. Już nie dają sobie rady. Pan Krzysztof wspaniale tam porusza się między gośćmi, a pan Marian, no... No pan Marian, no albo pan Marian musi się zajmować pionicą. Być pionierem. Prawie no jakby, i oczywiście. Jak być kobietą. Ja jeszcze chciałbym też przypomnieć, że nie mamy tutaj w tym tekście nie ma zaznaczonego bardzo ważnego elementu tego utworu.
teledysku? Czy nie? JPPP? O to mi chodziło właśnie. No widzisz? JPPP, co to oznacza? Jest to, znaczy na pewno jest to onomatopepepeja. Można by rzec, tak delikatnie sobie naciągając może definicję do warunków pana Mariana Lichtmana, ale on tworzy nowe własne definicje. To jest piękna sprawa. Tak. Druga zwrota. Strofa zwrota. Pan Maniek, polej nam. Jutro będzie kac i co z tego? Tu już nagle zmienia się... może inaczej. Zmienia się... Oni zdają sobie sprawę z tego, że to właśnie topienie smutków ma pewne minusy, ale mimo wszystko jakby bagatelizują to. Tak, zmienia się charakter, do tego chciałem dojść. Zmienia się charakter tej strofy. W pierwszej strofie mieliśmy bardzo taką smutną atmosferę. Tutaj... Już jest taka akceptacja. YOLO. Tu jest taki YOLO. YOLO, tak. Bo jutro będzie kac i co z tego? Chodzi o to, by bawić dobrze się na całego, nie na pół. Żeby zostawić... cząstkę, ogromną cząstkę, 100% siebie na urodzinach. No, oczywiście. Cytując klasyka 100% prosto, Dilgong, tak się powinno chodzić po tej planecie. Podejrzewam, że pan Mariel Lichtman podczas pisania tego wspaniałego utworu znalazł się w którymś z tych marek, w którejś z tych marek nawet chodzi o... Marka tutaj nie ma akurat. Nie ma. No co, zobacz, wujek padł, ciocia daje znak. Wujek padł, ciocia daje znak. Krzyża. Tango down. Tak. Zobacz, wujek padł. Ja tutaj widzę ewidentne nawiązanie do tej słynnej piosenki, że Janek Wiśniewski padł. Właśnie też tak chciałem do tego nawiązać. Podejrzewam, że to jest całkiem możliwe. Jak to mówią klasyki? Jest możliwe zresztą. Tak, tu mieszają się te elementy smutku i elementy radości. Nagle jest totalna zmiana klimatu. To jest właśnie ten wewnętrzny niepokój, jaki futurystycznie przekazuje pan Stanisław Barańczak-Lichtman w swoim wspaniałym utworze Urodziny. A czym być może, wiesz, nie wiemy, jaki wpływ na ten tekst miał Leman. Sam pan Leman, nie wiem jak on ma na... Zbigniew Lemański. Właśnie, już myślałem, że doktor Maniana. No to jest ta sama osoba. No właśnie. No i zespół Fantastic też polecamy. Kiedyś musimy zagrać zespół Fantastic, bo to jest niesamowita kaszana. Podejrzewam, że w audycji z polskim przytem, o której jeszcze porozmawiamy na antenie, ale to jeszcze później. Natomiast wracając do tekstu. I wychodzi, ciocia daje znak i wychodzi, już z tego smutku ucieka. Ucieka. No Biba dalej trwa, szampan ty i ja, o to chodzi. No właśnie, nie wiadomo do kogo on się zwraca, zobacz, podmiot miryczny. Sam pan Mariel Lichtman. Chociaż nie, podmiotem nie jest pan Mariel, ponieważ już ktoś mówił o nim, że Maniek łapie pion. Także nie ma, on nie może być podmiotem miryczny tego wiersza. Maniek polej nam, oni chcą go, też wróćmy do początku, oni chcą go jakby przerwać mu tę pracę. Chcą, no właśnie, żeby on powrócił, żeby bawił się, ale Maniek jednak trzyma ten pion. No oczywiście, no wie, że on wie, że ma swoje obowiązki. I koniec, bo tu mamy lekką zmianę. Jest golonka i schab. Zaśpiewajmy 100 lat. Oczywiście. Znaczy ten schab właśnie jest właśnie... jest zmianą. Pokazuje mimo wszystko tego, pokazuje status społeczny osób, które bawią się na tej imprezie. No, oczywiście, stać ich na schab. Dokładnie. Bo także no nie, stać, nie piją denaturatu, tylko piją no, wódkę i piwo. Czy jednak już było, nie było takie wyższe sfery. Dokładnie. A teraz chwila muzyki. Dziękujemy za... Oczywiście, zawsze podziękowania muszą być. Dziękujemy zespołowi Maniek and Leman za chwilę wzruszeń, za danie nam wspaniałego tekstu, który mogliśmy przed chwilą interpretować, wyrecytować i zastanowić się nad nim. No oczywiście. A teraz dawno nie było zespołu TD. Ale właśnie mówiliśmy o hashtagach, a tu jest hashtag na tytule. Utwór o samochodzie. Dutchie Logan, która robi swangin. No właśnie, więc posmęgujmy trochę. Posmęgujmy i wracamy oczywiście za chwilę. Pan Maniek wróci, bo będzie antologia takiej polskiej muzyki, że